Chciałbym zacząć od czegoś bardzo trudnego. Otóż gdybyśmy dzisiaj przełożyli statystyki, takie bardzo trudne statystyki, na liczbę osób, które są dzisiaj na sali, to okazało się, że na sali dzisiaj są trzy osoby, które się samookaleczają, mierząc się z emocjami, z którymi nie mogą sobie poradzić. I jest jedna osoba, która myśli o samobójstwie. To są statystyki. Rozejrzyjcie się. Gdybyśmy dzisiaj wiedzieli kto, gdybyśmy wiedzieli dzisiaj jak go usłyszeć, gdybyśmy dzisiaj wiedzieli jak zmienić jego perspektywę. Ja głęboko wierzę, że taką perspektywę nie zawsze, ale warto próbować, można zmienić rozmową i wsłuchaniem się w drugiego człowieka. Jestem tego przykładem i osoby, z którymi pracujemy, też są tego przykładem. Chciałbym, żebyśmy teraz przenieśli się na chwilę do tych, których kochamy, do tych, którzy w naszym życiu ważni. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj ponieśli to do naszych domów i żeby pokazać Państwu perspektywę tego, co mam na myśli, chciałem zacząć od pewnej historii. Historii o moim dziadku. Mój dziadek miał na imię Adolf. Kilka lat temu odszedł. I powiem wam, że do momentu, kiedy mieszkałem w domu rodzinnym, było wszystko w porządku. Tak? Mieszkałem w bardzo małej miejscowości. Ale kiedy wyprowadziłem się, żeby zdobywać świat, jak przyjeżdżałem do domu, mój dziadek mówił mi za każdym razem: Tomek, porządną robotę byś sobie znalazł, magazynierem byś jakimś został, a nie włóczysz się po świecie. I wiecie, żebyście zdawali sobie Państwo sprawę, magazynier u mnie na wsi to był król świata, tak? Czyli to była największa persona, jaką można sobie wyobrazić. Więc ja na początku myślałem sobie, kurczę, dziadek się czepia, czegoś tam ode mnie chce, o co mu tak naprawdę chodzi. I powiem wam, że to się powtarzało i powtarzało, powtarzało. Przestałem do dziadka przyjeżdżać, unikałem go jak ognia, byłem na niego wściekły, zły. Były momenty, że go nienawidziłem. Dzisiaj wstyd się do tego przyznać, ale tak było. Nie chciałem mieć w ogóle nic do czynienia z dziadkiem. I powiem wam, że taki moment przełomowy, w którym przyjechałem do domu, odniosłem bardzo duży sukces i się podzieliłem z dziadkiem, myśląc, że on tym razem, sukces taki zawodowy, wtedy nazywałem to sukcesem, dziś już bym tego nie nazwał, tak? Myślałem, że on zmieni to podejście i tak sobie myślałem, dobra, powiem o tym, powiedziałem mu o tym, a on tak spojrzał na mnie i mówi, a tam takie coś. Porządną robotę byś sobie znalazł, magazynierem byś jakimś został. Zobacz, tu w gazecie szukają magazyniera, Żuka by ci dali. Żuk, moi drodzy Państwo, jeżeli ktoś nie wie, taki kultowe auto, to jest taki ala SUV bez szyb, coś takiego, jak Państwo sobie wyobrażą. Tak? Więc Żuka by ci dali, byłbyś kimś. Ja mówię, dziadek, kurde, wychodzę, poszedłem do mojej żony, mówię, Gosia, nie dam rady, wychodzimy, koniec, to wszystko, nie dogadam się z nim. I moja żona, to jest mądrość kobiet, powiedziała, no to spytaj się go, o co mu chodzi. Ja mówię, ja go nie będę pytał, to on mnie atakuje, jak jeszcze może stać po jego stronie. No ale wiecie, nieraz kobieta spojrzy na was tak, że wiecie, że no dobra, tak? I tak spojrzała na mnie moja żona. Ja mówię, no dobra, tak? I pomyślałem sobie, dobra, w takim razie idę. Poszedłem, bałem się tej rozmowy strasznie. Wiecie, taki pot na plecach. Mój dziadek oglądał swoje wiadomości i myślę sobie, usiadłem koło niego i mówię, dziadek, słuchaj, a powiedz mi, o co ci z tym Tomkiem magazynierem chodzi? Dziadek na mnie spojrzał, jakbym wreszcie coś załapał w życiu, tak? Tak z taką nadzieją w oczach i mówi, no jak o co? Bo dziewczyn nie widzę. Dziewczyn, czyli mojej żony Gosi i mojej córeczki Ani. I powiem wam, ja mówię, kurde, czyli gdybym przywoził dziewczyny częściej, to byłoby okej? On tak, wiecie, spuścił głowę na dół, chwilę tak był, ja tak mówię, kurczę, coś się stało, spojrzał na mnie i zobaczyłem, że ma w oczach łzy, wzruszenie. Raz tylko wcześniej go takim widziałem, kiedy moja mama odchodziła. I powiem wam, że spojrzałem na dziadka i on tak przez zaciśnięte gardło popatrzył na mnie i powiedział, mógłbyś, synek, mógłbyś. I powiem wam, że dlaczego ja o tym mówię? Dlatego wam o tym mówię, że my bardzo często bierzemy słowa, które słyszymy i dajemy się nimi oskarżyć. Bardzo często nie zwracamy uwagi na to, co tak naprawdę ten ktoś chciał powiedzieć. I dzisiaj, jeżeli sobie tak przypomnę tą historię, to gdybym dzisiaj został najlepszym magazynierem na świecie. Załóżmy w Tarnowie, ja pochodzę z małej miejscowości w zachodniopomorskim, czyli tak przez całą Polskę trzeba przejechać. Dostałbym Żuka, full ledy, pełne szkło, wiecie, jechałbym pewnie z 5 dni nim do mojego domu rodzinnego, zatrąbiłbym, powiedział, dziadek, zobacz, Żuk taki i mam jeszcze dyplom najlepszego magazyniera pod słońcem, tak? Mój dziadek byłby zadowolony? Nie, bo mimo tego, że zrobiłem słowo w słowo to, co on chciał,
to dalej on nie widziałby dziewczyn, czyli mojej żony i mojej córeczki. Wiecie, mój dziadek w tych oczach, jak go zobaczyłem wtedy, zobaczyłem coś, czego nigdy nie wypowiedział. On powiedział: synek, tęsknię za wami. On mówił na mnie: synek, tęsknię za wami, brakuje mi was. Ania tak szybko rośnie. Jeździsz po tym świecie, sukces zdobywasz. I co z tego, jak nie mam was blisko? Magazynierem byś jakimś został, byś był bliżej. I powiem wam, że mówię o tym dlatego, że chciałbym zachęcić i was, i siebie do tego, żebyśmy częściej zwracali uwagę na to, dlaczego ktoś mówi coś, niż na to, co tak naprawdę do nas mówi. Czyli żebyśmy nie zwracali uwagę na tą pierwszą warstwę słów, którą słyszymy, która, wiecie, leci z takimi haczykami emocjonalnymi, wbija się w nas i my mamy prawo się bronić. Ja miałem prawo mówić o moim dziadku, jak on tak może, dlaczego on czegoś nie rozumie, znalazł sobie czarną owcę, o co mu tak naprawdę chodzi. A on mówił do mnie: tęsknię. Tylko po swojemu. Dlaczego przeżył wojnę? Nie był nauczony, nie był przytulany. Jego rodzice dosyć szybko odeszli. I teraz, żebyśmy mieli taką świadomość, o co tak naprawdę chodzi, my bardzo często reagujemy na słowa. A chciałbym zachęcić Państwa z doświadczenia, które mam pracy z rodzicami dzieci w głębokim kryzysie psychicznym, żebyśmy nie zwracali uwagi tak często na słowa, bo jeżeli zmienimy swoją perspektywę, czyli nie będziemy słuchali słów, które padają, one nieraz są trudne, emocjonalnie mocne, tylko zastanowili się, dlaczego te słowa padają, to być może coś odkryjemy. A ja bym powiedział, że na pewno coś jesteśmy w stanie odkryć. I dzisiaj, jeżeli na przykład mamy małe dziecko, które mówi: jestem głupi, jestem do niczego, i ja jako, gdyby dzisiaj moja Ania tak powiedziała, ja bym przybiegł do Ani i powiedział: Ania, ale jak tak możesz mówić? Nie mów tak o sobie, jesteś mądrą, wspaniałą, cudowną dziewczynką. Czy dobrze bym się zachował? Pewnie tak, bo bym ją pocieszył. Tak jak wydawałoby mi się, że należy pocieszyć córkę. Ona tak by na mnie spojrzała i powiedziała: a tam tata i tak nic nie rozumiesz. Ty tak mówisz, bo jesteś moim rodzicem. Więc zamiast pocieszanie jest bardzo ważne i mówienie dobrych słów jest bardzo ważne, ale może zwróćmy uwagę na to, że zanim się rzucimy jako ten ratownik, który ma pocieszać tymi dobrymi słowami, może zrozummy, dlaczego na przykład w tym przypadku jakieś dziecko mówi: jestem głupi, jestem do niczego się nie nadaje. Dlaczego ono tak widzi świat, dlaczego ono tak o sobie mówi? I dopiero później, kiedy dowiemy się, o co tak naprawdę chodzi, rozmawiali z nim. Tak, jeszcze przykład, żebyście mogli Państwo jeszcze bardziej to zrozumieć. Przychodzi on z pracy i od progu słyszy: dlaczego do cholery tak długo byłeś znowu w pracy? I wiecie, ten ktoś ma dwie perspektywy. Pierwszą perspektywę to ja dla nas się staram, sparuję jak wół, a ty do mnie od progu atakujesz mnie jak możesz, jeżeli słuchałby słów. Albo mógłby złapać perspektywę, która nie wiem, czy jest trudniejsza. Moim zdaniem jest tylko inna. Gdyby pomyślał sobie: kurczę, moja kobieta mojego życia mówi do mnie w ten sposób, więc jeżeli mówi do mnie w ten sposób, to może coś przegapiam, może czegoś nie zauważyłem. Nie, że ona się czepia, tylko może czegoś nie widzę. Drogie panie, mam takie pytanie, króciutkie. Co kobieta może chcieć powiedzieć facetowi, mówiąc: dlaczego do cholery tak długo znowu byłeś w pracy? Tęsknię. Tęsknię? Co jeszcze? Potrzebujecie, tak, nie macie, gdy ciebie potrzebuje. Zobaczcie, to dlaczego ona nie ubierze tego w takie słowa? Ktoś zapyta. Kiedyś próbowała, ale nie usłyszałeś. Kiedyś robiła, pokazywała, robiła, ale nie usłyszałeś. Zobaczcie, znowu pierwsza warstwa słów, dlaczego do cholery tak długo byłeś w pracy, a pod tym jest: tęsknię, brakuje mi ciebie. Dzisiaj był ciężki dzień, dzieciaki dało mi popalić, kurczę, nie daję rady. Albo chcę zjeść z tą wreszcie kolację w domu, albo ten obiad. Tak często słuchamy słów. Bądźmy ciekawi, dlaczego te słowa padają. Oczywiście nie dla wszystkich. Oczywiście tylko wtedy, kiedy chcemy tacy być. Oczywiście to wy decydujecie, czy tacy będziecie. Ale jeżeli pozwolimy sobie dzisiaj wsłuchać się w słowa, a nie w to trudne, i będziemy ciekawi, dlaczego te słowa padają, to naprawdę dużo, dużo fajnych rzeczy odkryjemy. Do tego bardzo mocno zachęcam. Nie słuchajmy już słów. Bądźmy ciekawi, dlaczego padają. Druga rzecz. Zobaczcie, żeby usłyszeć, to zdanie jest, kiedyś usłyszałem od mojego mentora Antoniego, troszeczkę w innej formie, ale żeby usłyszeć, należy zrezygnować z własnych odpowiedzi, bo to one tak naprawdę zatykają nam uszy. Tylko pytanie, czy jesteśmy na to gotowi. Czy ja dzisiaj jestem gotowy, mimo tego, że jestem zmęczony, nie w sosie, być mimo tego i atakuje mnie ktoś bliski, czy ja mam dzisiaj chęć na taką otwartość? Powiem wam tylko tyle, nie bądźcie jak Tomek. Nie czekajcie tyle lat, żeby porozmawiać z dziadkiem, z babcią, z mamą, z córką, z synem, bo tam padają gdzieś trudne słowa. Nie zatykajmy sobie
uszu własnymi odpowiedziami, tym, co wydaje nam się, że myślimy, że słyszymy. Druga rzecz, którą warto zauważyć przy wsłuchaniu, jest taka, znowu, poprzez historię postaram się Państwu powiedzieć. Miałem kiedyś takiego cudownego mentora Antoniego. I Antoni mówił: Tomek, dam Ci sposób na to, żebyś dzisiaj pozbywał się z życia ludzi, których nie lubisz. Ja mówię: świetnie, Antoni, dawaj ten sposób. Zrobisz tak w białych rękawiczkach. Wtedy byłem w takim stanie mentalnym dziwnym, więc on musiał do mnie mówić w ten sposób. Więc ja mówię: dawaj, Antoni, dawaj mi ten sposób i chętnie się z tym sposobem też z Państwem podzielę. Antoni mówi: piszesz? Ja mówię: piszę. No to pisz. No to żeby pozbyć się z życia ludzi, których nie lubisz, należy zrobić jedną rzecz. Ja mówię: jaką? Antoni mówi: zacznij im doradzać, niepytany. Nie wytrzymają, odejdą. Ja tak mówię: coś mi, Antoni, chcesz przez to powiedzieć? On mówi: nie. Ale Tomek, mam do ciebie jedno trudne pytanie. Mogę? Ja mówię: wal, Antoni. I Antoni zadał mi to pytanie. Kogo wyganiasz ze swojego życia radami, o które nikt nie prosił? Ja mówię: Antoni, nikogo. On mówi: serio? To przyjrzyj się, jak często biegniesz z radą, o którą nikt się nie prosił. Wiecie, wyszło mi, jak się przyglądałem sobie przez jakieś tam kilka tygodni, że najczęściej doradzam tym, niepytany tym, których kocham najbardziej. Mojej córeczce, czyli jestem taką chodzącą radą dla mojej córki, dla mojej żony. I znowu, ja nie mówię, żeby nie radzić. Ja mówię tylko, żeby zanim poradzimy, zanim znowu rzucimy się z tym ratowaniem tego drugiego człowieka, żeby się na chwilę zatrzymać i pomyśleć, czy ten ktoś jeszcze czegoś nie potrzebuje. Bo jeżeli będę tylko radził i radził i radził, ale Tomek, ja to robię z serca, bo kocham, bo chcę pomóc, bo niech się podzielę, chcę się podzielić własnym doświadczeniem. Dobra, naprawdę, to jest okej, okay, to jest naprawdę okej, okay, ale może zanim udzielisz rady, zatrzymaj się i pomyśl. Żeby wam to zobrazować, dam wam znowu taki przykład z mojego życia prywatnego. Kiedyś, jak Ania była mała, nie wiem, miała około 6-7 lat, przyszła z podwórka i widzę, że jest smutna. Ja mówię: Ania, a co ty taka smutna jesteś? Nic, tata. Ja mówię: no powiedz, proszę cię, tacie. I ona tak usiadła, mówi: tata, bo się pokłóciłam z moją najlepszą przyjaciółką. Ja mówię: o, no to jejku. I wiecie co? Pach, rada. Zaraz ci poradzimy. Już wiem, co zrobić. Moja rada jest tutaj, tata jest gotowy, ale mówię: dobra, już nie jestem tatą dobrą radą, więc poczekam, tak? I próbuję zapytać Anię tak, żeby ona powiedziała: no poradź mi, tata, co zrobić. Więc mówię: Ania, może byś chciała coś, żebym coś zrobił? Ja i rada jesteśmy gotowi, oczywiście, tak? Ja, rada, czekamy. Ania tak na mnie patrzy, ona mówi: no. Ja mówię: to co? I ona mówi: przytulić. Ja mówię: przytulić? Ona mówi: no, aha. To radę na chwilę odłożę. No i przytuliłem ją. I ona tak, wiecie, byliśmy w tym przytulasie chwilę, nienaturalnie długo, bo ja kiedyś byłem tatą, który nie umiał przytulać. Byliśmy w tym przytulasie i ona się rozpłakała. Ja mówię: ojej, Ania, nie wiedziałem, że tak mocno. Ona mówi: no tata, trochę mocno się pokłóciłam. Ja mówię: dobra. I wiecie, ona w tym przytulasie pobyła. Pobyłem z nią najczulej, jak potrafiłem. I ona, wiecie, wytarła łzy, uśmiechnęła się, mówi: dzięki, tata. I pobiegła. A moja rada... Ja i rada zostaliśmy. Ja mówię: matko, co ze mnie za ojciec? Rady nie dałem córce. I wiecie, z tą radą pod jej pokój zapukać, dać radę. Nie, poczekam, aż wyjdzie. Na pewno jej dam radę. I wiecie, to był moment, w którym ja przez to, że zbyt szybko dałbym radę, nie umiałbym dać córce tego, czego potrzebowała. Bo ja bym powiedział: słuchaj, poradzimy sobie z tą koleżanką. Już ci mówię, jak to zrobimy. Tata jest mądry, ma doświadczenie. Już ci mówię. No i wiecie, byśmy pewnie w to poszli. A ten przytulas, a to bycie z nią, ona wtedy tego bardziej potrzebowała niż moje rady. Radźmy, tylko poczekajmy z tymi naszymi zbyt szybkimi radami być może na to, że ten ktoś w tym momencie tego zbyt mocno może nie potrzebuje. To jest kolejna sprawa, tak? Rady. Kogo ze swojego życia wyganiasz radami, o które nikt nie prosił? I powiem wam, że to jest taki bardzo częsty przypadek, kiedy sobie myślę o tych naszych radach, że my to robimy naprawdę z serducha, a tak naprawdę nasi bliscy potrzebują czegoś innego. Zatrzymajmy się, nie pędźmy tak szybko z tymi radami. W ogóle a propos jeszcze, żebym nie zapomniał, bo to jest patent Ani, dam wam cudowny patent na przytulasa, tak? Bo wiecie, jak rozmawiamy z rodzicami, rodzice mówią: moje już jest zbyt duże i to jest siara, żeby się przytulało. No nie do końca tak jest. Ania zawsze mówiła, jak była mała, że długość przytulasa ma znaczenie. Ja mówię: tak, córcia, a czemu? No bo tata, im dłużej się kogoś kocha, tym dłużej się do niego przytula. Ja mówię: dobra, spoko, rozumiem. I od tamtego momentu nie puszczam jej w przytulasie pierwszy. Zachęcam was, że jeżeli przytulacie kogoś bliskiego, wytrzymajcie 3 sekundy, 4 sekundy dłużej niż zwykle. Pozwólcie się roztopić, nie bądźcie oklepywaczami nerek, nie? Bo nieraz, ja byłem takim oklepywaczem nerek. Ja mówię: córcia, chodźcie, przytulę. I wiecie, a ona ma, a ła, tata. Ja mówię, i oklepywałem nerki, nie? Bo nie wiedziałem, jak to przytulić te ręce, gdzie tam, nie wiem, tak nerki oklepię i puszczę.
Tak? Potrzebuje, to jej dam. Wiecie, uczyłem się tego, żeby nie oklepywać nerek. Tata mówi, super, nie oklepujesz nerek. I to jest bardzo dobre. Więc nie oklepujmy nerek, ale pozwólmy rozsupić się w tym przytulasie. To bardzo dużo. My jako ludzie, w ogóle badania psychologiczne mówią, że potrzebujemy tego dotyku, potrzebujemy przytulenia tych, których kochamy. Zadbajmy o to. Oczywiście nie, dzisiaj nie walimy do domu i mówimy, chodź, cię przytulę, czemu? Nie, nieważne, chodź. Tak? Więc oczywiście zróbmy to z głową. To jest ta rzecz druga, czyli pamiętajmy o tym, żebyśmy nie radzili zbyt szybko, żebyśmy zastanowili się, czy być może nie ma czegoś pomiędzy moją radą, a tym, czego ten ktoś, kogo kocham, potrzebuje. To jest druga rzecz. I trzecia, ostatnia rzecz, którą chciałem się z wami podzielić, nazwałem to workiem słów niewypowiedzianych. Wiecie, kiedyś znowu, palce maczał w tym mój mentor Antoni. Kiedyś mój mentor Antoni powiedział mi takie coś. Tomek, byliśmy po pewnej konferencji, on mówi, Tomek, mam do ciebie pytanie. Ja mówię, mogę zadać? Jak musisz, to zadaj. Ja, no i on mówi, wiesz, ile my jako ludzie wypowiadamy słów? Ja mówię, kurczę, między 14, ja mówię, nie wiedziałem wtedy. On powiedział, między 11 a 14 tysięcy. Tak, taką mi statystykę położył. Ja mówię, no i co? No to mam do ciebie trudne pytanie. Ja mówię, no to już będzie drugie. No ale mogę? No ja mówię, to wal, ale będzie trudne. Ja mówię, no trudno. No i on mówi, dobra, Tomek. I chciałbym teraz, żebyśmy sobie odpowiedzieli na to pytanie, które wtedy mi zadał mi Antoni, ale znowu, łapmy refleksję. Nie dajmy się tym pytaniem oskarżyć, tylko łapmy refleksję. Na to się chciałem tylko z wami umówić. Więc mój Antoni mówi, dobra, w takim razie walę. No to wal. Tomek, skoro tutaj rozmawiamy o sporcie, trochę o polityce, wracamy z tej konferencji, o wielu rzeczach mi powiedziałeś. I skoro wypowiedziałeś wczoraj 10 tysięcy słów, ja mówię, no, tak średnio, 10 tysięcy słów, ja mówię, no, to mam do ciebie pytanie. No to wal, Antoni, no mów to pytanie. To iloma z tych słów wczoraj wzmocniłeś swoich bliskich? Ja mówię, co? No wczoraj to się przygotowałem do konferencji, jakoś nie było. A przedwczoraj to będzie 20 tysięcy słów. No przedwczoraj chyba, ja wiedziałem, że nie. Chyba jakieś tam, a 3 dni temu to będzie. Ja mówię, co ci chodzi? Odczep się. Jechaliśmy w ciszy, końcówka drogi. I powiem wam, gdy zdałem sobie sprawę z tego, co powiedział do mnie Antoni, to ja po prostu nie mówiłem słów, pokazywałem. Mnie nikt nie nauczył. Miałem cudownych rodziców, przekochanych, ale my bardziej sobie pokazywaliśmy, że się kochamy i mnie nikt nie uczył mówić, że kocham. Kiedyś nie umiałem mówić, że kocham. Dzisiaj nie wyobrażam sobie dnia bez tego, żeby dopinać skrzydła słowami, które są potrzebne mojej córce czy mojej żonie. Powiem wam, że, ale znowu, żeby nie było, że to jest tak wszystko pięknie i słodko, uczyłem się tego, to był proces, więc chciałem was zachęcić do tego, że pewnie macie jakieś słowa, które komuś coś dobrego by zrobiły. Warto by je wypuścić. Nie czekać. On pierwszy, ona pierwsza, on pierwszy, ona pierwsza. Daj spokój. Wiecie, rozmawiając z rodzicami dzieciaków, które odeszły z tego świata, mówiły, Tomek, kurde, te nasze ostatnie rozmowy nie były fajne. Gdybym dzisiaj mógł tylko wrócić na tą jedną rozmowę z moim dzieckiem, to inaczej bym pogadał. Ja chyba dawno nie mówiłem, że byłem z niego dumny, że jest piękną, niesamowitą córką i tak dalej, i tak dalej. Rozwiążmy worek słów niewypowiedzianych dla tych, których kochamy, dla tych, którzy w naszym życiu ważni. Wiecie, będziecie w poniedziałek wychodzili do pracy, na uczelnię, do szkoły, może zamiast znowu pamiętaj, przynieś, wynieś, zrób to, tamto, opłać, zajedź i przywieź i jeszcze zakupy, to może warto byłoby podejść, przytulić się i powiedzieć dzięki, że dbasz. Rodzice, jak zobaczymy kątem oka, że z pokoju, o który prosiliśmy, żeby było sprzątane, wysypuje się wszystko, to może z rana zamiast tyle razy cię prosiłem, żebyś wreszcie posprzątała ten pokój, może wziąć wdech i wydech i w tym dniu nie podkulawiać tego naszego kochanego dzieciaka, tylko powiedzieć mu, ej, kurczę, miej cudowny dzień. Dużo wszystkiego, co najlepsze w tym dniu dla ciebie, córka, synek. Wiecie, ilu dzisiaj facetów dorosłych czeka, żeby od swego ojca usłyszeć, synu, byłem z ciebie dumny? Tylko słowa, nie? Ile córek czeka na słowa od mamy, taty. Nie bądźmy skąpi, bądźmy w tym hojni. I za to bardzo mocno trzymam kciuki. Bardzo mocno trzymam kciuki. Moi drodzy, 3 rzeczy, o których marzę sobie tak, że może jest tutaj kilka osób, które poniesie dalej. Po pierwsze, nie słuchaj słów. Bądź raczej ciekawy, dlaczego te słowa padają. Po drugie, zanim dasz radę, zadbaj o to, o co ten ktoś chce, żebyś zadbał. I tutaj się uczmy. Wiecie, my wydaje nam się, że znamy się jak łyse konie. A gdybyśmy zapytali dzisiaj tych, którzy w naszym życiu ważni, jak się ciebie kocha, jak się o ciebie dba, jak się jest w momencie, kiedy jesteś smutna. Ja myślałem, że wiem, u mojej córki przychodziłem i mówię, będzie dobrze, nie martw się.
Moja córka, dobra, tata, okej. Okay. Jak zapytałem córki, dobra, córka, jak się z tobą jest, jak ty jesteś smutna? Ona powiedziała, tata, kocyk i herbatka. Ja mówię, kocyk i herbatka. Będzie dobrze? Nie. Tego mi nie mów. Ja mówię, ale chciałem cię pocieszyć. To ty mnie pocieszyć. I wiecie, następnym razem, więc chciałem też jeszcze zachęcić was do tego, żebyśmy aktualizowali dane o naszych bliskich. Bo my wydaje nam się, że znamy się jak łysekonie. Jak telefon przychodzi aktualizacja, co najmniej tak często sprawdź, czy wiesz, jak się o kogoś kochanego twojego dba, jak się o niego kocha, jak się z nim w momencie, kiedy jest zły, smutny, szczęśliwy, jak się z nim cieszy, jak się z nim smuci. Wiecie, jak moja córka, jak ona zacząłem, że jest smutna i wiecie, i chciałem, no będzie dobrze. I zatrzymałem się, mówię, dobra, idę po ten kocyk i herbatkę. Przynoszę, mówię, pamiętam, czego mnie nauczyła. Daję jej chocki herbatkę i wiecie, pamiętam wtedy przytulasa i taki uścisk od niej, który mi dała. Pamiętam siłę tego przytulasa i jej wzruszenie. To roztapia serca naszych bliskich. Być może, tylko mi się wydaje, ale być może, jeżeli dopilnujemy tych rzeczy, z którymi dzisiaj się z wami podzieliłem, być może te statystyki, które na początku przedstawiłem, nie będą tak okropne. Jako Polska jesteśmy drugim krajem w Europie, gdzie dzieci w wieku od 8 do 18 lat popełniają najwięcej prób samobójczych. O tym się nie mówi. Zauważajmy. Bądźmy dla siebie życzliwi. Słuchajmy tych, którzy nie mają się komu zwierzyć, którzy nie mają z kim porozmawiać. Bo głęboko wierzę i to praktykuję, że nie ma ludzi zamkniętych, są tylko niewysłuchani. Dziękuję pięknie. To był wielki zaszczyt.